Trzaskowski, przednie spekulacje? Ważne wystąpienie w sobotę. Ważne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku. Na sobotę współpracownicy Rafała Trzaskowskiego zapowiadają jego ważne wystąpienie w Gdańsku. Jak słyszymy, pojawią się szczegóły dotyczące przyszłości prezydenta Warszawy w polskiej polityce. W sobotę Rafał Trzaskowski pojawi się w Gdańsku, a to miejsce symboliczne z kilku powodów. Po pierwsze, to tam rodziła się Solidarność, czyli największy masowy ruch społeczny w Europie. Tam też zginął prezydent Paweł Adamowicz, a od odwiedzenia jego grobu w Bazylice Trzaskowski rozpocznie wizytę. Program został zresztą zaprojektowany tak, by symboliki było więcej. Tuż po zapaleniu znicza przy grobie Adamowicza Trzaskowski zainicjuje zbiórkę podpisów o likwidacji TVP Info, która będzie kontynuowana przez działaczy Platformy od 15:30 w całej Polsce. Później, wspólnie z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz wygłoszą przemówienia na gdańskiej Ołowiance. Jak przekonują współpracownicy Trzaskowskiego, jego wystąpienie ma być bardzo ważne i mieć charakter programowy. Co w nim się znajdzie? Trzaskowski ma mówić m.in. o zasypywaniu podziałów i chce kontynuować narrację, którą rozpoczął w kampanii prezydenckiej. Język jego wystąpienia ma być wyraźnie inny od tego, do którego przywykliśmy w Sejmie. Trzaskowski ma się też odnieść do ostatnich wydarzeń związanych z wpisem na Twitterze Ryszarda Terleckiego na temat sytuacji na Białorusi i tego, że Swietłana Cichanouska weźmie udział w Campus Polska Przyszłości organizowanym przez Trzaskowskiego, RET. Finalnie Trzaskowski ma też uchylić rąbka tajemnicy o swojej przyszłości. Prawdopodobnie nie usłyszymy, jakie są jego dalekosiężne plany, ale w przemówieniu Trzaskowski może uciąć spekulacje, że buduje ruch obok Platformy i zupełnie niezależnie tworzy własną partię. Jego współpracownicy przekonują, że projekt Trzaskowskiego ma być czymś więcej niż partią polityczną. Co więcej, partia polityczna, ale wyłącznie w postaci Platformy Obywatelskiej, ma być jego ważnym filarem. Drugim filarem mają być samorządowcy, stąd nieprzypadkowe spotkania tylko w ostatnim miesiącu niemal ze wszystkimi prezydentami największych miast, ale też mniejszych. Stronnicy Trzaskowskiego przypominają, że wizyta w Gdańsku wpisuje się w trend z ostatnich tygodni, bo prezydent Warszawy odwiedził m.in. Oświęcim, Chrzanów, Wieliczka, Opole, Wrocław, Kańczuga, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Bielsko-Biała. Na pytanie o Tuska nabierają wody w usta jest jeszcze ewentualny trzeci filar, to Donald Tusk i jego środowisko. Jeśli były premier chciałby zaangażować się w ruch Trzaskowskiego, miałby funkcjonować w triumviracie Budka Trzaskowski-Tusk. Pierwszy jest szefem największej partii opozycyjnej, drugi najpopularniejszym politykiem w Polsce, a trzeci byłym premierem, który nie ma już takiej mocy przyciągania, ale gigantyczne zaplecze doświadczeń. Co ciekawe, gdy pytamy współpracowników Trzaskowskiego, czy w jego przemówieniu pojawi się słowo Tusk, nabierają wody w usta. Co równie ważne, wystąpienie Trzaskowskiego będzie miało miejsce w Trójmieście, czyli na terenie jednoznacznie kojarzonym z byłym szefem PO. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę w Gdańsku, na Ołowiance, o godzina 15:30. Ma mieć formułę wiecową, a to znaczy, że pojawi się scena, a wokół niej mają być zgromadzeni młodzi ludzie. Całość potrwa kilkadziesiąt minut. Jak słyszymy, w przyszłym tygodniu otoczenie Trzaskowskiego planuje kolejne ruchy. Ich finał ma mieć miejsce pod koniec wakacji, albo podczas Kampusu Polska Przyszłości koniec sierpnia, albo tuż po nim. Wówczas będzie jasne, co planuje Trzaskowski. Autor: Łukasz Szpyrka.